Różne firmy robią różne dziwne rzeczy, aby sprzedać swoje produkty. Jedną z nich jest KFC, które aby zwiększyć świadomość swojej marki na świecie, regularnie zaskakuje swoich gości i potencjalnych gości różnymi dziwnymi produktami, które często nawet nie są jedzeniem. Dlatego też w dzisiejszym odcinku zebrałem dla Was listę 10 najdziwniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek sprzedawało lub rozdawało KFC. Numer 10. Latem 2015 roku kanadyjskie KFC, chcąc przypodobać się milenialsom i ich skłonności do robienia 1000 zdjęć, wypuściło kubełek kurczaka wyposażony w miniaturową drukarkę do zdjęć, z którą łączyliście się za pomocą Bluetooth. Kubełek wspomnień, bo tak go nazwano, powstał z okazji 60-lecia obecności KFC w Kanadzie. Numer 9. Od ostatnich kilku lat w Boże Narodzenie amerykańskie KFC sprzedaje zapachowe drewno kominkowe, pachnące jak ich sekretne 11 ziół i przypraw. Innymi słowy, jak smażony kurczak. Tak, jeśli zapach zwykłego drewna czy książek telefonicznych już się Wam przejadł. Recenzje są jednak zaskakująco pozytywne, a zapach podobno tak realistyczny, że KFC musiało aż zamieścić ostrzeżenie na opakowaniu, aby nie spożywać drewna. Numer 8. W 2016 roku KFC wypuściło swój własny krem do opalania o nazwie Extra Crispy. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby mieć skórę złotą jak panierka kurczaka. Oczywiście nie mogło się też obejść bez zapachu smażonych nóżek czy skrzydełek. Choć pierwsi testerzy określali go bardziej jako zapach moczu czy dziecięcej pieluchy. Numer 7. Z okazji Dnia Mamy w 2017 roku pułkownik Sanders wypuścił aż 96-stronicową powieść romantyczną ze sobą w roli głównej. Akcja delikatnych skrzydełek pożądania rozgrywa się w czasach wiktoriańskiej Anglii i opowiada historię kobiety, która musi wybrać pomiędzy życiem w czystości a mężczyzną z pasją, przystojnym marynarzem z tajemniczą przeszłością. Numer 6. Przez lata KFC reklamowało się sloganem "pyszne, że aż palce lizać". Jednak w 2016 roku postanowiło tknąć w te słowa jeszcze więcej życia i w Hongkongu wypuściło jadalny lakier do paznokci. Lakier, dzięki któremu smak smażonego kurczaka, zarówno w wersji pikantnej, jak i klasycznej, mogliście poczuć o każdej porze dnia czy nocy. W dzisiejszych czasach to by raczej nie przeszło. Numer 5. Z okazji urodzin pułkownika Sandersa w 2014 roku KFC w Japonii zorganizowało konkurs, w którym mogliście wygrać chyba najdziwniejsze na świecie gadżety komputerowe. Klawiaturę, w której wszystkie klawisze, za wyjątkiem liter KFC, zastąpiono miniaturowymi kawałkami kurczaka, mysz w absurdalnym kształcie kurzego łódka, do tego pamięć USB, etui na telefon i wielka pluszowa poduszka na głowę. Numer 4. Z kolei KFC w Australii, kraju, w którym aż 10% populacji surfuje, 2 lata temu wypuściło inspirowany, to znaczy pachnący swoimi kurczakami, wosk do desek surfingowych. Przy czym była to część większej kolekcji skupionej na australijskim stylu życia, w której skład wchodziła ponadto sama deska surfingowa czy sandersowe kąpielówki, na które na pewno wyrwalibyście niejedno plażowe piskle. Numer 3. W 2017 roku we współpracy z Village Vanguard KFC w Japonii stworzyło bombę kąpielową inspirowaną nóżką z kurczaka. Przy czym inspirowaną w pełnym tego słowa znaczeniu. Bomba nie tylko wyglądała jak podłudzie, ale po rozpuszczeniu w wodzie wydzielała aromat smażonego kurczaka i nadawała jej kolor oleju z frytury. Czy zaryzykowalibyście kąpiel w takim czymś? Ja bym się bał, że schrupałbym sam siebie. Numer 2. W lipcu 2016 pułkownik Sanders skrzyknął się z wydawcą komiksów DC i stworzył swoje własne multiversum, w którym aby stawić czoło złemu Sandersowi z planety Ziemia 3 i upewnić się, że wszechświat będzie miał wystarczająco dużo kurczaka na najbliższe lata, łączy siły z jeszcze innymi Sandersami, w tym jednym wyglądającym jak kurczak. Taka trochę Liga Sprawiedliwości. Komiks rozdawany był za darmo na Comic-Conie w San Diego. Numer 1. Oto kolejny powód, dlaczego żadna obca cywilizacja nigdy się z nami nie skontaktuje. A mianowicie czekoladki na Dzień Matki o smaku kurczaka, które w 2017 roku KFC w Nowej Zelandii oferowało w jednym z konkursów na Facebooku. W bombonierce znajdowały się 2 rodzaje czekoladek. Z mlecznej czekolady przyprawionej sekretną mieszanką ziół i przypraw KFC, drugie z gorzkiej czekolady nasyconej pikantną marynatą do kurczaka. Okej, tym nasyconym, jak kwasy waszego taty zapodawane przy gościnnym stole akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie, m.in. 10 najciekawszych działań Burger Kinga przeciwko McDonaldowi. Zapraszam was jeszcze na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów oraz inne kanały na YouTube, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Polish Sausage z animacjami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!